Bracia bliźniacy urodzeni 22 czerwca 1940 roku boksowali pod sztandarem Gwardii Wrocław. Na arenie międzynarodowej większe sukcesy odnosił Artur. Był dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim. To byli czołowi zawodnicy wagi muszej i koguczej w boksie, medaliści mistrzostw Europy i wielokrotni mistrzowie Polski. Jakby to był w latach tam 60-tych, 70-tych trzon kadry i klubu Gwardia Wrocław. W weekend zobaczymy w akcji ich następców. Co ciekawe, udało się do Wrocławia zaprosić nie tylko krajowych pięściarzy. Wystąpią także goście z zagranicy. Jest to trzecia edycja Memoriału Braci Olechów. Zaproszone zostały dwie ekipy czeskie, z Pilzna i Sokolowa, i ekipa z Niemiec, z Frankfurtu nad Menem, z którą reaktowywaliśmy wieloletnią współpracę. Ona gdzieś tam zanikła, ale znów ich zaprosiliśmy i przyjęli nasze zaproszenie i przyjeżdżają. Z ekip polskich oczywiście będą zawodnicy i zawodniczki z klubów dolnośląskich, ale również z Polski potwierdzili przyjazd ekipa z Białegostoku, z Krakowa, z Poznania, z Kalisza. A to nie wszyscy. Wystąpią też m.in. panie, które szykują się do Mistrzostw Europy. Pierwsze edycje Memoriału cieszyły się sporym zainteresowaniem. Zawody powodują, że pięściarstwo wciąż jest na topie. Młodzi bowiem garną się do boksu. Jest dużo dzieci chętnych do uprawiania boksu i ja myślę, że ta dyscyplina naprawdę żyje i jest mnóstwo dzieci, które chcą uprawiać tą dyscyplinę sportu. Rodzice nie mają większych obaw, posyłając swoje pociechy na zajęcia z pięściarstwa, a jeżeli mają, to Mariusz Cieślak ma dla nich kilka uspokajających słów. Boks to jest dużo ogólnorozwojówki i proszę Państwa, żeby się nie bać, że dzieci będą uprawiać boks, to będą się biły. Nie. Jeżeli one tutaj tą agresję swoją wyrzucą na treningu, to oni już nie potrzebują się bić, a my też ich uczymy, że oni mają się bić w sportowej rywalizacji na ringu, na zasadach, a nie gdzieś na ulicy, więc to jest szkoła życia boks, wytrzymałość, siła, motoryka, więc i wielka szkoła życia to jest boks, więc serdecznie zapraszam. Memoriał rozpocznie się w piątek o 16:00. Najważniejsze walki oczywiście w weekend.